Jak rozpalić ognisko, zbudować szałas czy posługiwać się mapą? Brzmi jak test na Robinsona Crusoe. Ale nie trzeba trafić na bezludną wyspę. Będąc harcerzem, też można się nauczyć mnóstwa rzeczy. Podczas obozów harcerskich młodzi ludzie uczą się rozwiązywać problemy, gdyby byli skazani tylko na siebie. Obserwowała ich z kamerą Karolina Komada. Uczą się punktualności i samodzielności. Wspólnie motywują się do działania i tak przez całe wakacje. W czasie wakacji Chorągiew Śląska organizuje obozy harcerskie dla ponad 8 tysięcy dzieci. Zaraz po śniadaniu mieli grę terenową. Aktualnie mają zwiad po bazie, czyli szukają różnych zadań i je rozwiązują. Ta gra jest edukacyjna, ponieważ dotyczy dobrego zachowania w lesie i ogólnie szanowania przyrody. Dlatego też, że wszystkie zajęcia programowe muszą mieć jasno określone cele i spełniać zasady, które wynikają po prostu z naszego harcerskiego systemu wychowawczego. W zajęciach programowych są przewidziane też zasady bezpieczeństwa. Zagrożeń w lesie nie brakuje. Jednym z nich są kleszcze. Z gier terenowych często można przynieść takiego nieproszonego gościa. Choć w tym sezonie kleszczy jest mało, to były wakacje, że liczono je w tysiącach. Tak, jest ważna świadomość przede wszystkim. To, co panie mówiły, że nie należy panikować. Na spokojnie trzeba przyjść, wyciągnąć tego kleszcza, ale też trzeba wiedzieć, jak się ubrać stosownie. Jak najmniej otwartych części ciała, odkrytych części ciała. Trzeba stosować preparaty. Kleszcze były, są i będą. Trzeba się nauczyć z nimi żyć. To nie jest nic złego. Zagrożeń jest więcej. Dzieci uczą się także, jak zachować się w różnych warunkach pogodowych. W upały pamiętają o noszeniu nakryć głowy i piciu wody, a w trakcie gwałtownych burz wiedzą, jak sobie poradzić w czasie ewakuacji. Było kilka sytuacji, w których komendanci obozów zdecydowali o ewakuowaniu się z powodu zagrożenia na przykład pogodowego i ryzyka łamiących się drzew. Na szczęście te plany ewakuacji są przygotowane, w związku z czym tutaj dzieciaki są bezpieczne. Cieszę się, że kadra harcerska odpowiedzialna za bezpieczeństwo na obozie również odpowiedzialnie podchodzi do kwestii związanych z bezpieczeństwem i planowaniem ewentualnej ewakuacji. W 2021 roku z powodu bardzo złych warunków atmosferycznych 370 harcerzy zostało ewakuowanych z obozu harcerskiego w Kostkowicach. Po nawałnicy miejsce jednak odżyło i dalej harcerze uczą się tu kontaktu z naturą.